Młodzi żeglarze z gimnazjum nr 1 w Świdniku wrócili z rejsu po Morzu Śródziemnym. O obowiązkach na żaglowcu Pogoria oraz wrażeniach z pobytu w śródziemnomorskich portach opowiadają członkowie wyprawy. Rejs udał się wspaniale. Załoga, kapitanowie, oficerowie, dzieci zadowoleni są wszyscy bardzo szczęśliwi, że mogli uczestniczyć w takiej przygodzie, że mogli zobaczyć nowe, ciekawe miejsca. Wyruszyliśmy z Genui. Popłynęliśmy przez 26 godzin przez Morze Liguryjskie na Korsykę. Tam wpłynęliśmy do portu Calvi. Następnie odwiedziliśmy drugi port San Florent. San Florent popłynęliśmy na Elbę i już z Elby udaliśmy się w drogę powrotną. Zakończyliśmy rejs w Livorno, to jest Włochy, Toskania. I stamtąd, ponieważ mieliśmy troszeczkę czasu do wyokrętowania, zrobiliśmy sobie taką spontaniczną wycieczkę do Pizy, ponieważ jest tam niedaleko. Tak wyglądała nasza trasa. No ogólnie rejs bardzo fajnie, wszystko się udało. Jak się wybieraliśmy na ten rejs, to tak wiedzieliśmy, że to będzie jakaś tam przygoda, ale przynajmniej ja nie sądziłam, że to będzie aż takie przeżycie, że poznamy tak wspaniałych ludzi i tak się zintegrujemy. Jedną z takich jeszcze trudniejszych rzeczy to były właśnie wachty nocne. Najgorsza od 12 do 4, bo wtedy było tak ciężko, było zimno i spać się chciało, no ale jakoś dawaliśmy radę w sumie. Byliśmy na Korsyce. My chodziliśmy w samych polarkach, a tam ludzie poubierani w płaszcze, kozaki. Tak. Bo dla nich to jest jeszcze zima, no. Właśnie chyba najpiękniejsze to była Korsyka, pierwszy port, do którego przedmawialiśmy.